działa. Co się dzieje? Chcesz zjeść kasztana? Gdyby życie było takie proste, prawda? A może po prostu Stanisław Olsztyn to jest demon podrywu? Trudno jest o taką charyzmę na co dzień w życiu, jaką widzieliście przed chwilą na filmie, ale... przynajmniej nie jest trudno o rekwizyt, który widzieliście. Dlatego zadam wam pytanie za 36 tysięcy złotych. Jak myślicie? Jaki owoc pojawi się dzisiaj w odcinku? Kasztan jadalny? Czy jadal kasztanowy? To jest poprawna odpowiedź. Gratulacje. Dlaczego 36 tysięcy? Taką kwotę zarobiłem na ostatnim odcinku, jeśli podzielicie ją przez 1000. Mimo wszystko to i tak lepiej niż zakładałem, bo ostatni odcinek z kasztanami myślałem, że zarobi z 20-25 zł. Tak zazwyczaj zarabiają te słabsze odcinki owocowego openingu, ale on zarobił 36 zł i ja uważam, że pieniądze trzeba inwestować. I dzisiaj zakupiłem kolejne kasztany, ale inne niż tamte. Tamte były pakowane w kosmosie, a te były... są... kupione w Kauflandzie. I są to inne kasztany. To nie są te kasztany, którymi się podrywa. Wiecie co, chociaż wydaje mi się, że można byłoby nawet zrobić tak, że nie rzucacie takiego kasztana pod nogi dziewczyny, tylko rzucacie takiego jadalnego. I wtedy nawet nie musicie być, nawet nie musicie mieć charyzmy. Nawet nie musicie mieć charyzmy jak Stanisław Olsztyn, ani jak członkowie zespołu Jadal. Albo Jadal. W sumie zastanawialiście się pewnie, czym jest jadal kasztanowy. Nie znacie jordańskiego zespołu rockowego? W sumie, jeśli taki łysolek jest gwiazdą rocka, to może dla nas wszystkich też jest jakaś nadzieja. Chociaż on może być gitarzystą, więc gitarzyści są znani z szybkich palców, to może. Tak czy siak, to nie jest żaden poradnik matrymonialny ani National Geographic, to jest OOA, czyli owocowe opening Adacha. Z tej strony Maksim Kokołenko, witam was serdecznie. Mogłem was troszeczkę zmylić brakiem mojego kaszkietu, wiem, że jesteśmy wszyscy do siebie podobni, ale... wróciłem właśnie ze Stanów Zjednoczonych, widziałem się z członkami zespołu Slipknot, którzy są też fanami mnie i owocowego openingu, także dzisiaj na ich prośbę założyłem koszulkę z logiem ich zespołu. Oni na co dzień noszą koszulkę z Maksimem Kokołenko I z owocami, z kasztanami chociażby jeszcze nie ma, prawda, bo kasztan dopiero dzisiaj będzie. Ale w sumie mogę wam powiedzieć, że plan jest taki, żeby wznowić, w zasadzie odświeżyć sklep, założyć go na innej stronie, sklep z koszulkami, bo sklep z koszulkami mam już tak naprawdę od 9 lat, tylko że on jest bardzo, bardzo zakurzony i te wzory są praktycznie nieaktualne, ale jest kilka fajnych pomysłów na wzory z koszulkami, jeśli chodzi o opening Adacha, także może 5 osób, które lubi tę serię, akurat będzie chciało kupić sobie taką koszulkę, ale to przyszłość, przyszłość. Tak czy siak, oczywiście są trzy najpotrzebniejsze rzeczy. Mam nadzieję, że podryw na kasztana wam się uda, jeśli będziecie chcieli go powtórzyć gdzieś tam w klubie albo nie. Wiecie co? Sprawa z tymi kasztanami wygląda tak, że ja je kupiłem na wagę. I one są znacznie inne niż te, które ostatnio jadłem, ze względu na to, że jeśli pamiętacie, odcinek z kasztanami nazywał się, że w tym miesiącu nie będzie szkiców mangi DBS. I tamte kasztany były po pierwsze w pudełku, po drugie były zapakowane w folii, próżniowo, mówię, w kosmosie, ktoś poleciał do kosmosu, zapakował kasztany, wrócił na ziemię i dał mi je. Także koszt tego odcinka, no, przekraczał niestety zysk, 36 zł, także trudno. Ale dzisiejsze kasztany nie są kosmiczne. Mam nadzieję, że smak ich będzie kosmiczny. Albo że chociaż będzie zbliżony do kosmicznego, ze względu na to, że ostatnio nie wyglądało to źle, jeśli chodzi o ocenę ostatnich kasztanów. Wiecie, jakby ja nie chcę powtarzać owoców, prawda? Jeśli ktoś był, to raczej staram się, żeby już odcinka nie nagrywać z nimi. Ale to były inne kasztany. To były kasztany, które były w opakowaniu, one były w inny sposób przyrządzone. 777 Money Maker, takie miały oceny kasztany. A to są kasztany, zobaczcie, jakie suche. Kupione na wagę i dość twarde, także nie wiem. A! Nie chcę sobie złamać zęba, także nie będę tego robił w ten sposób. Byłem po prostu ciekaw tego, czy to na pewno w ten sposób można zrobić. Ale jeśli chodzi o wygląd, to wiecie co? Ja jestem fanem wyglądu kasztana. Mam oczywiście przy sobie kasztany i mówiłem wam już dlaczego noszę przy sobie kasztany. Także możecie porównać, jak wygląda kasztan jadalny, a jak wygląda kasztan zwykły. Wygląda na to, że kasztany jadalne mają bardziej standardowy kształt i a w przypadku kasztanów tych, powiedzmy, z drzewa, z kasztanowca, ten kształt jest często nieregularny. Zobaczcie, że na przykład mam tutaj kasztana i one mają taką dupkę. One mają wszystkie taką dupkę tutaj. Mniej więcej okrągły kształt, albo kształt z jednej strony płaski, z drugim taka półkula, także bardziej standardowy bym powiedział. Jeśli chodzi o kolor, to też oczywiście no nie ma zaskoczenia. Brązowy kasztan, no bo jaki może być? Nie wiem, czy będę w stanie to przekroić nożem, ale jeśli nie, to zaraz pójdę po jakąś cięższą artylerię, ale póki co standardowo zrobię wam hollywoodzkie ujęcie.
Jest to dosyć twarde, jak widzicie, ale wydaje mi się, że mógłbym wbić nożyk w jednym miejscu, bo tutaj jest taka... Można to wgnieść palcem i wydaje mi się, że tutaj mógłbym wbić delikatnie nożyk i sprawdzić, czy będę w stanie to otworzyć bez korzystania z jakiegoś wielkiego młota. Chociaż pewnie chcielibyście zobaczyć, jak walę młotem. Okej, ty, nie wiem, czy to jest owoc, który można jeść na surowo, bo szczerze powiem, to czuję się, jakbym jakiegoś żołędzia znalazł w lesie i teraz go obierał, także dawno nie było takiego odcinka, w którym ja po prostu jem, nie? Zawsze, znaczy zawsze, no ostatnio po prostu często uprawiam tak zwany pussy gaming i zamiast po prostu zjeść, sprawdzić, z czym to się je, to ja wyszukuję w Google, prawda, jak nie jestem pewien, bla bla bla, oczywiście czasami jadłem jakieś tam trujące rzeczy, znaczy chciałem zjeść trujące rzeczy. No ale kto nie podejmuje ryzyka, ten nie pije szamponu, prawda? Chociaż w przypadku mojej fryzury to szampon nie jest potrzebny. Bardziej bym powiedział, że mydło. Jeśli chodzi o... O kurczę, czemu on jest owłosiony? Powiem wam, że jestem pod wrażeniem wyglądu tego kasztana. On jest owłosiony, jeśli nie widzicie tego. I mam nadzieję, że to nie jest kwestia, że trzymam je już tak z tydzień w domu. No ale chwila, ile można trzymać kasztany jadalne w domu? Przecież to jest, to nie jest jakaś tam, to nie jest banan, że po kilku dniach już będzie czarny, albo jabłko w ogóle. Przekroicie jabłko, a ono po 10 minutach już jest pomarańczowe. To jest kasztan, to jest twarda skorupa, przecież tam nic nie powinno się psuć. Mam nadzieję, że te włosy to nie są jakieś obce cywilizacje, które po prostu naleciały, że tak powiem, nalot. W środku ten kasztan kształtem przypomina dokładnie to, co wyglądał, jak wyglądał wcześniej. Czyli z jednej strony płaski, z drugiej strony, no po prostu taka półkula, prawda? A jeśli chodzi o materiał, powiem wam, że jest to przyjemne w dotyku. Głównie przez te włoski, które są troszeczkę niepokojące, jeśli mam być szczery, bo... Czy chodzi mi właśnie po parapecie jakiś gołąb? A nie, to grad zaczął padać. O, maga, grad. Wiecie, jak się wczoraj przestraszyłem? Siedzę sobie w kuchni, robię sobie pierogi i nagle z dwóch stron. Du-bu-du-bu-du! Łupu-du-bu-du! Łupu-du-bu-du! O, o! Słyszycie to? Armagedon. Ty, jak pada grad! Jaki grad pada? Pokazałbym wam, ale nie pokażę wam, gdzie mieszkam. No, bez przesady. Chciałem wam pokazać grat, ale się roztopił w momencie, w którym go wziąłem. No, mam za ciepłe rączki. Na takie numery. Zobaczmy, co jest w środku tego kasztana. Już nie będę przekładał kamery, po prostu go przekroję. Jest to dosyć twarda sztuka, wiecie. Może wam pokażę, bo czuję, że to... Może zrobię to na desce do krojenia, bo jeśli mój talerzyk Vintage Rose by pękł, byłbym w permanentnej żałobie. Chwila, moment, no ja mam to zjeść? Czy to się gotuje może? A? No nie, no nie mówcie mi, że kupiłem coś, co się gotuje. Chyba, że to jest dopiero kolejna skorupa, a w środku będzie coś, co się je. Ja nie wiem, no ostatnio zjadłem takie, które już były gotowe. Może to się po prostu gotuje. A może sprawdzę z innym zaraz kasztanem. Może ten kasztan jest już stary. Chyba dałem radę odkroić. O! Zobaczcie, w środku coś je... Czy tu nic nie ma? Nie no, coś jest. Nie no, nic nie ma. Tak to wygląda, dosłownie to wygląda jak jakiś kamyczek. Jakie to jest twarde, no przecież to tego to nie można chyba jeść. Zobaczcie, przecież to wygląda jakby to był jakiś orzech włoski. Tylko, że nie z Włoch. Tylko z kasztanowca. Wiecie co, odkroję kawałek tego białego. Albo tutaj mam kawałeczek taki, już odpadł. O, próbuję zjeść to samo białe. To nie jest takie twarde. Okej, to chyba można jeść. Co do smaku to nie wiem, bo w sumie tego tak mało zjadłem, że za bardzo nie czuję, ale to może to się całe je. Kto pierwszy pęknie, kasztan czy ja? Nie, ja zobaczę. Jadalne kasztany. Jak jeść? Kasztany można jeść na surowo. What? O! Zobaczcie, kasztany jadalne można jeść surowe, jednak najpierw trzeba usunąć z nich twardą skórkę. Poza tym kasztany mogą być pieczone i gotowane. I dokładnie na zdjęciu są takie same kasztany, jakie ja mam. No dobra, zobaczę w takim razie, jak galeria wygląda. Zobacz galerię 5 zdjęć.
Po chuj, pokazuję ci w misce. O Jezu, zrobił jakiś dżem z kasztana. Nutellę zrobił kasztanową. Wystarczyło mi tylko usłyszeć to, że można je jeść na surowo. Także może on już jest stary, wiecie? Otworzę innego. Czemu on jest taki twardy? Może faktycznie go za długo trzymałem? No ale chwilę, no ile można trzymać kasztana? No. Może więcej niż tydzień go trzymałem? Czujecie to? Jak struktura kasztana pęka pod mocą czarnego kruka? Czarny kruk jest za silny, moi drodzy. Żaden człowiek nie powinien mieć takiej mocy! Ta broń powinna zostać zapieczętowana, żeby nie wpadła w złe ręce. Zobaczcie, jak to wygląda w środku. Jest ewidentnie zewnętrzna powłoka, która jest bardzo twarda, ale można, jakby jest dość cienka, więc można ją nożem przebić. Chociaż jeśli macie nóż, który jest mniej potężny niż czarny kruk, no to... powodzenia. W środku jest ten wewnętrzny kasztan, ten z włoskami. A jeszcze w środku bardziej macie ten biały, no nie nazwałbym tego miąższem, po prostu ten środek, który jest nadal mimo wszystko dość twardy. Proszę, zobaczcie, jak wygląda skorupka w środku. O, tu już nie ma takich włosków, tak mi się wydaje. Kurwa, no, halo! Nie da się tego jeść, po prostu się nie da tego jeść. Może ja to jeszcze mam z tej drugiej skorupki. Przecież tu już nic nie ma, no jak to? Ta skorupka włochata jest tak mocno przytwierdzona do tego białego środka, że tego się nie da odkroić. Czy one są stare? Może one są stare? Będę w pobliżu, to pójdę do Kauflandu jeszcze raz. Kupię jeszcze raz te kasztany i może dam wam update w następnym odcinku. Ale obecnie jestem w stanie to ocenić, bo chyba po prostu to się je. No niby można to zjeść, ale to nie smakuje w ogóle jak owoc. Co ty tu robisz w ogóle w tym filmie? O, fajnie. Rozprysnąłem wszystko z miski. Sprzątałem tę podkładkę tutaj na biurku i teraz znowu wszystko. Kurwa, jak stół w TVN-ie. Ja nie mogę pracować w takich warunkach, kiedy tu mi się jakieś kasztany walają. Wy nie słuchajcie, wy jesteście dobre. Wiecie co? Chyba trafiłem na najgorszy owoc, jaki miałem do tej pory w owocowym openingu. Zdecydowanie te kasztany nie miały smaku z kosmosu. Tyle mam mogę powiedzieć. Kasztany już były, także te kasztany zapiszę jako kasztany nie z kosmosu. Wygląd chyba najlepszy aspekt tego całego owocka, bo tak naprawdę fakt, że mamy zewnętrzną skorupę, potem jeszcze środkową skorupę, która nie jest dość standardowa, no może pod kątem kształtu ten środkowy kasztan przypomina kształtem zewnętrzną skorupę, także zaskoczenia nie ma, zwłaszcza też biorąc pod uwagę, że zwykłe kasztany mają bardziej nieregularne kształty i bardziej zaskakują i na pewno gdyby ten kasztan jadalny wyglądał tak samo jak te zwykłe kasztany polskie, powiedzmy z kasztanowca, to na pewno dałbym więcej, aczkolwiek środek wygląda dość imponująco. Co? Muszę przyznać, że jest dość niestandardowy. Bardziej mi przypomina może takiego troszeczkę orzeszka, tak bym powiedział. Od razu mówię, że jeśli powiecie, że kasztan to nie owoc, cokolwiek znajdzie się na tym stole w owocowym openingu, to na potrzeby nagrywania jest owocem, ok? Postawiłbym nawet tutaj rybę. To byłby to owoc. Morza. Także tak. Wygląd. Za wygląd jestem w stanie dać 6. Więcej nie dam, bo nie ma efektu wow. Mimo wszystko doceniam złożoność. Jakby, no wiecie, jest tutaj delikatna złożoność, ale nie jakoś szczególnie imponująca. Smak. Wiecie co? Muszę zerknąć na smak innych owoców. Żurawina miała 2,75. Oczywiście żurawina jadłem w zły sposób, także możecie mnie za to opluwać. Karambola miała 4. Tutaj nie było źle. To nie był zły smak. Tylko, że no, jakby to był smak, który w ogóle nie przypominał owoca. To nawet nie wiem, czy to był smak jakby połączenia jakiejś rośliny z orzeszkiem. Mało trochę go czułem, ze względu na to, że mało jadłem, ale myślę, że na dzisiaj jestem w stanie wystawić 4. Albo nie, 3. 3. Konsystencja 1. 1. Nie ma żadnej dyskusji. Źle się to kroi, źle się to je, nie da się tego obrać, nie da się tego pokroić w normalny sposób. Po prostu ten kasztan zachowuje się tak, jakby go po prostu trzeba było jebnąć młotem i to wszystko. Okej, mogłeś usmażyć, ugotować, upiec. Widzisz tu gdzieś piekarnik? Nikogo z nich nie piekłem. No, niektóre były wyjątkami, ale powiedzmy, że to były... To nie bierze się na poważnie tego ranki. Aha, nie dodałem jeszcze ogólnej oceny. Ogólna ocena to jest 10 punktów. 6 plus 3 plus 1 to jest 10 punktów. Kasztan nie z kosmosu otrzymał 10 punktów. Chcieliście ostatnio, ktoś napisał w komentarzach, żebym dodał ten ranking w PDF-ie. Czy tam w formie dysku Google, żeby wszyscy sobie mogli zobaczyć. Przecież pokazuję wam na co dzień, kurwa, możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Konkluzja.
całego odcinka jest taka. Jeśli będziecie podrywać dziewczyny na kasztana, polecam ten kasztan. Zwykły, polski. Jeśli nie macie zwykłych, a będziecie chcieli podrywać na kasztan jadalny, który może wygląda dla niektórych lepiej, niech ona go nie je na surowo. Może już być tak, że zaprosicie dziewczynę do domu, przyjdzie, napięcie sięgnie zenitu i ona wtedy powie: mogłabym spróbować tego kasztana? I cały wasz mizerny plan legnie w gruzach po prostu. Ona zje tego kasztana i powie: ty chory po... No. Aż się oplułem. Ty chory pojebie, jak możesz to jeść? Także tak to wygląda. Nie zapłaciłem za te kasztany mimo wszystko dużo. Były dość tanie i tyle, ile kosztowały, tak dokładnie smakowały. Także przynajmniej na tym odcinku wyjdę na plus. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, jeśli skorzystaliście albo skorzystacie, albo macie zamiar skorzystać, albo podobał wam się podryw na kasztana, możecie zostawić lajka. Możecie zostawić suba, żeby niczego nie przegapić. Oczywiście owocowe openingi dalej trwają. Mam nadzieję, że niedługo na moim stole zawita jakiś godny nagrania filmu zawodnik, ale na tej chwili ja się z wami żegnam, wrzucam ten odcinek szybko, bo dzisiaj jadę na... Gdzie jadę? Gdzie jadę? Możecie zgadnąć. 3 sekundy macie i napiszcie w komentarzu. 3, 2, 1. Akurat to jest 1, a to jest 3, ale nieważne. Na basen! Popływ... No kurwa, przecież nie porobić herbatę, nie? No wiadomo, że popływać. Chociaż niektórzy chodzą na basen, żeby posiedzieć w jacuzzi. Na basen! Popływać. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie jeszcze raz. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Diana!